Szczęść Boże, z samego rana MGR się kłania. W dzisiejszym odcinku wybierzemy się na zlot. Zlot starych samochodów w Kowarach. Jest to taka miejscowość za Jelenią Górą. Ode mnie gdzieś wyjdzie jakieś 90 km w jedną stronę. Passat Witek jest dobrze przygotowany do tej podróży, także mamy dużo rzeczy poogarnianych, powymienianych. Nowy rozrząd. Kilka innych nowych rzeczy, ale zanim jeszcze wyruszymy, wrzucę Wam przerwniki, jak nastąpiła wymiana oleju oraz wymiana filtra paliwa i widzimy się za chwilę. Sceny, które widzieliście, były nagrywane na wczoraj, w sobotę. Dzisiaj jest niedziela i dzisiaj się wybieramy właśnie między innymi na zlocik. Teraz tak, jeszcze taka informacja króciutka, panie, panowie. Jeżeli naprawdę te wszystkie moje filmy wam się podobają, to chciałbym, żebyście zostawili łapeczkę w górę, subskrypcję. Między innymi chociaż pod ostatnim filmem, gdzie właśnie tuningowałem Passata Tadzika, z tego względu, iż materiały, większość, które po prostu zostały tutaj kupione, zrobione, no to odwdzięczy mi się to tym, że zostawicie łapeczkę w górę oraz subskrypcję. Dobrze, to by była taka informacja. Kolejna informacja, panowie, jest taka. Jak wrócę ze zlotu, w tygodniu, poniedziałek albo wtorek, jeszcze zobaczymy, wszystko dam znać na bieżąco co i jak, będę sobie jeździł Passatem Tadzikiem, Witka wywiozę do stodoły, tak, i na ten czas, jak Witka wywiozę, to przywieziemy tutaj leśnika, a tym będę jeździł. I będziemy próbować odpalać Passata leśnika. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest Passat leśnik, jest to Passat B5 poliftowy kombi, bardzo ładny, zadbany, wręcz kurde nówka, funkiel nieśmigany, kupiony w lesie, silnik nie ma kompresji, więc będziemy kombinować, patrzeć, co tam się dzieje. Już możecie w tym odcinku zostawiać pomysły w komentarzach pod tym filmem i zobaczymy, co się tam będzie działo. No, trzeba będzie go przywieźć, zobaczyć, będziemy wszystko sprawdzać, bo na razie to jest takie, no, gdybanie, nie? Może się okazać, że będzie błahostka, a może się okazać, że będzie dosyć jakiś większy, poważniejszy problem, nie? Dzisiaj mam nadzieję, że spotkamy się na zlocie klasyków, że część z Was przyjedzie, mam nadzieję, że jakiegoś widza spotkam, no musi jakiś być. Mam nadzieję, że spotkam też swojego rówieśnika, czyli też jakiegoś Passata B2 na tym zlocie, bo kurde, co się tutaj przemieszczam, czy to po Niemcach, czy po Polsce, nie ma żadnych Passatów B2, nie ma,
Wyginęły jak dinozaury. Nie ma żadnego B2. Nie spotkałem do tej pory. W-140 już jedną spotkałem, ale tego niestety jeszcze nie. Nie ma B2 i nie wiem, co wy wyprawiacie i nie wiem, nie wyjeżdżacie nimi, trzymacie nimi pod kocami, ale to chyba jednak wypadałoby trochę od czasu do czasu przejechać się, co nie? Dobrze. Tyle z mojego gadania. Wezmę sobie jeszcze tak. Kijeczek do selfie, żeby sobie jakieś tam fajne selfie robić przy klasykach. A, tak przy okazji, pokazywałem wam, jak przerobiłem dolot powietrza. Chyba nie pokazywałem jeszcze, nie? Bo to było coś takiego, że tu była taka obudowa jakby. Ta rurka z tej obudowy szła do tej obudowy i tu praktycznie no nie miało jak te powietrze dochodzić, co nie? Więc wziąłem wąż z turbo od Passata Prezesa, przerobiłem go troszeczkę, zarzuciłem na to. Okleiłem folią aluminiową, żeby między innymi gorąco, które z chłodnicy nie szło na tego węża, to zawsze ta folia aluminiowa coś to tam osłoni. I dolot powietrze dochodzi tutaj o tędy. I tędy ma o wiele łatwiej niż miałoby to iść wtedy tutaj tędy, co nie? Dlatego wydaje mi się, że taka przeróbka, takie zastosowanie, no będzie miało swoje jakieś tutaj fajne plusy, mam nadzieję. Okej, mamy godzinę w 8:30, więc wszystko przygotowane, posprawdzane jak trzeba. Mam nadzieję, że Witek spisze się fajnie, nie zawiedzie, bo to będzie pierwsza trasa, na którą będę się tak daleko wybierał Passatem Witkiem. Tak, bo jeszcze do tej pory nigdzie nim nie byłem, gdzieś daleko. W Wałbrzychu nawet nim nie byłem swoim, tam gdzie często jeżdżę różnymi samochodami, no ale akurat jeszcze nie tym. Zabiorę sobie mój ulubiony boksik, którego przesłuchałem już z dobre 20 razy. Mam nadzieję, że jak zobaczyłem na Google mapy adres, to że zapamiętałem dobrze. Ale raczej tak, bo Jelenią Górę to znam troszeczkę na wylot dobrze, bo w Jeleniej Górze zdawałem z tego egzamin na prawko. Jak zaczynałem w Wałbrzychu, to potem papiery przenieśli do Jeleniej Góry i w Jeleniej Górze właśnie już dokończyłem wtedy egzamin. Rok 2006. Piękne czasy. No i dojechaliśmy, jesteśmy na miejscu. Tutaj jest zaraz wjazd i tam są zapisy na Biedronce. Mercedesy się poustawiały w kolejce, no ale jeszcze trochę zajmie, zanim tam wjedziemy, bo najpierw tamci wjeżdżają. No i w każdym razie dojechaliśmy fajnie na miejsce. No i elegancko. Zaraz zobaczymy, jak tam ogólnie będzie, co nie? Witek się spisał fajnie. Tu stoi Mercedes, o, w kolejce. Ale oni normalnie powinni z drugiej strony wjeżdżać, bo dla Mercedesów jest wjazd koło Starówki, nie? No ale dobra, jak się tutaj ładują, no to tutaj, co nie? Ale ten zajebisty biały przekot jest W126. Kurwa, jakie to wszystko ładne. Mam nadzieję, że po systemach zatapialnych. Dobry. Volkswagen tutaj. Tutaj na przerwanie marketu Dino, dobra? Tutaj zostajesz. Dobra. Czyli nie dalej, tylko zaraz tutaj, tak? Na tej ulicy to zaraz będzie market Dino i tam gdzieś w tym rejonie się. Dobra. Dobra. Dzień dobry. I Michał Zygadło, Passat 32B. Jest, dobra. 72, naklejka na przednią szybę potem. Dziękuję bardzo. Jechać tam do. Teraz tak dać naklejkę? Albo jak tu już dojedziesz, to korkuję. Dobra, dzięki. Jakiś upominek fajny. Dobra, tam laska mówiła, że gdzieś koło sklepu Dino, więc no chyba tutaj, co nie? Więc chyba tu mam nadzieję, czy tu. Tutaj stoją jakieś też klasyki. O, E34 na czarnych blachach, ale ładna. Dobra, sobie przykleję swój numer. No i chyba gdzieś tutaj, nie? Trzeba się kręcić. Coś mi się tak wydaje. Chyba że każą nam się stąd wynieść, to gdzieś indziej trzeba będzie stanąć. No to zobaczymy na spokojnie. Zobaczmy, co za dodatki ciekawe dali. O kurna chata, naklejeczki, no. Tu stoi Passat Witek w tym miejscu. I jest fajnie, nie?
To nie jest byle jaki Mercedes W124, bo to jest Mercedes mojego moderatora z grupy Moto MGR, Piotrka, który jest tu obecny i sobie troszeczkę tutaj sprawdzę, co on w tym samochodzie ma ciekawego. A jakieś tutaj krótkofalówki, wszystko. Ale myślałem, Piotrze, że ty masz to w automacie, a to jest ręcznik. To jest ręcznik, ale zobaczcie, tu jest fajne, nie? Gość od razu ma ten. Gość od razu ma telefon stacjonarny na miejscu. Ale chciałem w końcu tą W124 zobaczyć i ten zapach Mercedesa, który tutaj jest, nie? Fajna sprawa. No, także dzieje się tutaj trochę. Patrzcie, na ilu zlotach już był ten Mercedes W124. W ogóle on ma od nowa zrobioną blachę, co nie? Całkowicie, on był na bebechy rozbebeszony, także stan idealny, nie? Piękny 124 od Piotrka. Żółte blaszki oczywiście. Także tam stoi mój 32B. No i zaraz będziemy sobie jakieś zdjęcia robić ciekawe. Tu jest jakiś fajny Volvo elektryczny. 64 rok.
Przed chwilą narzekałem, że Passata żadnego nie ma na zlocie. No to patrzcie. Już jest, no. Chociaż jeden. Jeszcze ten polonez, dawaj. Ale piękny. No i zleciało fajnie. Już wracamy ze zlotu. I było zajebiście. No i dojechaliśmy pod dom. Jesteśmy pod domem. Passat Vitek sprawił się znakomicie. 191 km dzisiaj zaliczył. Zero jakichkolwiek podejrzeń przy silniku, wszystko na swoim miejscu jak trzeba. Nic, tylko dalej jeździć na różne jakieś ciekawe zloty i fajnie spędzać czas. Także dzięki wszystkim za uwagę, za wysłuchanie. Pozdrawiam widza, który mnie spotkał pod Dino. Dużo zdrówka, no i do następnego.